Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torgus, a wy oglądacie pierwszy odcinek mojej nowej serii na kanale, która będzie się nazywać Zagrajmy na luźno. I zanim przejdę do konkretnej gry, którą widzicie na ekranie, to na początek opowiem Wam o tej serii, o tej playliście, którą zamierzam stworzyć. A więc Zagrajmy na luźno będzie to seria let's play z gier, z których nie do końca chcę nagrywać pełne serie. Tylko teraz nie zrozumcie mnie źle, to nie są gry, których nie lubię. To są gry, które uwielbiam. Tylko po prostu nie mam na to czasu, żeby nagrywać dla Was wszystko od A do Z. Dlatego ta playlista będzie służyć temu, żeby pokazać Wam kilka odcinków z danej gry. Te odcinki wtedy będą dłuższe, na pewno powyżej 40 minut, żebyście mogli się nacieszyć tą grą i żebyście mogli, nie wiem, zobaczyć jak najwięcej i dzięki temu możliwe, że zakupicie tą grę. Dlatego właśnie ta playlista będzie tak wyglądać i to nie będzie tak, że jeżeli teraz nagrywam, ta gra ogólnie to jest Beat Trip Runner 2, to nie będzie tak, że będę nagrywał Beat Trip Runnera 2 z rzędu, na przykład 5 odcinków i potem koniec, tylko na przykład teraz nagram Beat Trip Runnera 2, a potem wejdzie odcinek drugi z innej serii, też z gry, której nie chciałbym nagrywać jakby od A do Z. Dlatego to będzie takie wymieszanie jakby i mam nadzieję, że to też Wam się spodoba, że w każdym tygodniu będzie jakiś na przykład inny odcinek z gry, który Was zaskoczy. Nie będzie taki monotonni i będzie Was to zaskakiwało, mam nadzieję. Choć może się zdarzyć też tak, że oczywiście będą dwa odcinki z rzędu, na przykład z Beat Trip Runnera 2. To zależy od tego oczywiście, w co będę miał ochotę zagrać. Ale mniej więcej tak ta playlista będzie funkcjonować. Mam nadzieję, że zrozumieliście cokolwiek z mojej paplaniny. A teraz przejdę konkretnie do gry, którą Wam chcę pokazać jako pierwszą. Jest to Beat Trip Runner 2, jest to platformówka. I mam nadzieję, że będę się przy niej świetnie bawił wspólnie z Wami. Będę w nią grał na ślepo. Tak naprawdę jeszcze nic tutaj nie osiągnąłem, żadnych tutaj osiągnięć nie mam, więc na bieżąco wszystko będziemy poznawać. Jest to druga część, jak sama dwójka w nazwie wskazuje. W pierwszą część grałem, bardzo mi się podobała i dlatego kiedy usłyszałem właśnie, że jest dwójeczka, jeszcze była niedawno przecena, więc od razu musiałem ją nabyć i chcę dla Was ją właśnie nagrać. Jest to platformówka, w której cały czas jakby biegniemy przed siebie i nie możemy się zatrzymać i musimy omijać przeszkody. Grę poznałem u Niezapominajki, która też nagrywała tę serię u siebie. Serdecznie pozdrawiam Niezapominajko, o ile to ogląda. No i co, myślę, że zaczniemy. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać tej gry Wam jak najwięcej. Ogólnie jest tu chyba 5 światów, z tego co wiem. Jak widzicie, score mamy 0, więc jeszcze nic tutaj nie grałem nawet, nie wypróbowywałem tej gry. Mam nadzieję, że wszystko nagrywać się będzie dobrze. Mamy pierwszy świat, a więc wbijamy do pierwszego świata. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać każdy z nich, no ale zobaczymy. Na pewno nie będę Wam pokazywał chyba każdego poziomu, bo to by było bez sensu i ta seria by wtedy trwała masakrycznie długo, a właśnie nie chcę, żeby tak to trwało. Dlatego poza odcinkami czasami będę sobie przechodził różne poziomy. No dobra. Welcome Wonderland. Zacznijmy w takim razie. Tutaj mamy jakąś mapkę z tego co widzę. Poziomów. Tutaj zaczynamy od pierwszego. Ale czekajcie, tu mamy characters, J. Co my tu mamy w ogóle? Tak, te ekrany ładowania czasami strasznie długo wczytują się. Aha, tutaj będziemy mogli sobie zmieniać postacie. Dobra, na razie mamy chyba tylko dwie. Commander Video i Commander Girl Video, okej. Dobra, na razie zostaniemy przy standardowym wyborze tutaj bohatera. Niech zostanie ten. Potem będziemy sobie oczywiście to zmieniać. Dobra, to ja chcę rozpocząć pierwszy poziom w takim razie. Spacja, okej. Realizing the gravity of the situation, Commander Video plummets back through the layers of a once known reality and into the soft, bulbous bosom of a new one. Unsure of the outcome, but retaining optimism, our hero is guided to his skyward perch and thus begins his stay in the Welkin Wonderland.
Aha, okej. Tutaj pojawiają mi się wyniki moich znajomych ze Steam, rozumiem. J, żeby skoczyć? No chyba jakaś kpina. Jezus Maria, myślałem, że... Okej, tutaj widzę, że zbieramy sztabki złota. To chyba podobnie jak w części pierwszej. O, plusiki też mamy. O, masakra jakaś. Ja myślałem, że spacją normalnie będzie się skakać, a tu pod J-ką to mam. No to będzie trochę problemów z tym. Jezu, ja chcę zebrać wszystko w miarę na początku. Bo na początku są proste levele. Checkpointy! Tego nie było w pierwszej części. Czyli teraz, jeżeli gdzieś zginiemy, to cofamy się do checkpointu po prostu. Dobra, masakra jakaś. Tak, te plusiki ogólnie służą temu, że gdy zbierzemy wszystkie. Dobra, udało się. Gdy zbierzemy wszystkie, to wtedy pojawia się nam tęcza. Tylko nie wiem właśnie, czy te plusiki przyspieszają naszą postać, czy nie. Nie wiem, jak to działa. O, właśnie, macie teraz tęczę. Dobra, może nam się uda przejść ten poziom na 100%. Fajnie by było, gdyby udało się pierwszy poziom przejść. Nie wydaje się to trudne. O, udało nam się. Dobra, w takim razie pierwszy poziom zaliczony. What the fuck? Aha, dobra. Czyli to jest nagroda za ukończenie poziomu w 100%. Czym ja mam to zrobić spacją? Chciałem w środeczek. Dobra, dostaliśmy jakieś osiągnięcie. Pierwszy poziom za nami. Perfekt, tak jest. I będę się starał przechodzić poziomy na 100% oczywiście. Na tyle, ile mi się uda po prostu, na ile mi starczy cierpliwości. Dobra, czyli pierwszy poziom przeszliśmy na 100%, lecimy w takim razie do drugiego. Wydaje mi się, że będzie coraz trudniej. Ciekawe, czy są jakieś nowe ruchy dodane w stosunku do poprzedniczki, bo na razie tylko poznaliśmy skok. Mam nadzieję, że będzie coś też nowego, co mnie zaskoczy. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Drugi poziom przed nami. Nie włączyłem stopera, oczywiście, bardzo mądrze. Skocz, okej. Ja chyba sobie potem zmienię klawiszologię, bo ten skok pod J jakoś tak nie za specjalnie mi pasuje. Skacz! Jezus Maria, już myślałem, że ominę tamto złoto. O, mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, mam nadzieję, że ta gra wam też się spodoba. Mi naprawdę się przyjemnie w nią gra, już od samego początku widzę, że ją polubię. Aczkolwiek póki co nie denerwuję się tak mocno, bo nie ma takich trudnych momentów. Checkpoint, okej. Skacz. Tak, na razie widzę, że wszystko polega na przeskakiwaniu przeciwników i zbieraniu tych sztabek złota. Nie jest to trudne na razie, ale coraz więcej jest tych przeszkód, tych skoków. Ogólnie ja nie mogę się zatrzymać w żadnym momencie. What the fuck? Co to było za trzęsienie ziemi małe? O, cholera! Aha. Spoko, nie ogarnąłem. Myślałem, że mnie zabiją te śmigła, ale jednak nie. Dobra, drugi level za nami. No kurde! Ja chcę w środeczek trafić, teraz było blisko. Dobra, mamy na 100% drugi poziom. Tak, póki co jest prosto, ale będzie coraz trudniej, ja to wiem. Tak samo było w jedynce. Na początku mieliśmy proste levele, a potem jak utknąłem, to jeden level potrafiłem przechodzić po prostu ze 20 minut, więc na razie nie oceniajcie tego, że jest tak prosto. Czekajcie, włączę sobie tylko stoper, żeby mieć jako takie pojęcie, jak to tam wygląda. Lecimy, dobra. I zaczynamy dalej, trzeci poziom. Dobra. Co my tu mamy? Jump. Hold to. O co chodzi? Aha, mam przytrzymać, żeby był dłuższy skok, tak? Okej, dobra. Nie wiem, czy to było w jedynce, czy nie. Nie wydaje mi się. Chociaż ja już długi okres czasu nie grałem w jedynkę, więc mogę nie pamiętać. Ale dobra, to też nie wydaje się mega skomplikowane. Ogólnie fajny ten świat pierwszy. Jezus Maria, dobrze, że udało mi się zebrać. Jakbyśmy w jakichś chmurkach tutaj biegali. Fajne te tła są w sumie. Kurna! Pierwszy fail, bo spojrzałem się na osiągnięcie, ale mamy checkpoint, całe szczęście. Spojrzałem się na osiągnięcie i przestałem się patrzeć na grę, i dlatego pierwszy fail. Dobra, ale nie jest tak źle. W trzecim poziomie dopiero faila zrobiłem, więc Jezus Maria, myślałem, że znów się wpieprzę w tego typu. Ach, skurde.
zgubiłem. Nie, ja się zabiję, przepraszam was, ale ja potrzebuję ten poziom przejść na 100%. Głupio nie przejść na 100% poziomu, który jest na samym początku. Potem będę odpuszczał, jeżeli będę widział, że są trudniejsze poziomy. I nie będzie mi się chciał tego powtarzać. Dobra. Ej no! Jak mam tam to zebrać? Ostatnia próba, wybaczcie. Oh god. Przytrzymać J, rozumiem, tak? Czyli przycisk skoku. Ale wtedy przytrzymałem i ona... Ona. Postać moja nie zebrała tych sztabek złota, więc nie ogarniam. Dobra, ostatnia próba. Spróbuję skoczyć teraz z samej krawędzi. Dobra, udało się. Trzeba było z samej krawędzi skoczyć. Dobra, muszę się skupić, bo teraz nie chcę powtarzać wszystkiego od checkpointa. Dobra, udało nam się. Kolejny poziom na 100%. Po kilku failach, ale w końcu się udało. Ja chcę środeczek teraz. Kurde! Dobra, nie potrafię wyczuć tego momentu, ale może przy 10 levelu mi się uda. O ile 10 level mi się uda, oczywiście przejść na 100%. Bo to też nie jest takie do końca pewne. Dobra, lecimy do 4 poziomu. Nie wiem, ile mi się uda przejść tych poziomów w pierwszym odcinku, ale postaram się jak najwięcej wam tego pokazać. 43 złotek mamy, tak? Okej. Do zebrania w tym poziomie. Na razie widzę, że wszystko polega na przeskakiwaniu, ale nie martwcie się, to nie będzie takie nudne. Potem dojdą nam na pewno nowe ruchy. Tylko oczywiście początek jest... Właśnie służy do tego, żeby... Nie zebrałem tamtego złota i myślałem, że plusika też pominę. Dobra, już nie wracam się, trudno. Nie przejdę tego na 100%. Ja sobie do tego poziomu oczywiście wrócę poza nagraniem i postaram się przejść na 100%. Bo lubię maksować ogólnie gry na 100%, więc to dla mnie będzie czysta przyjemność, jeżeli tylko będę miał czas, żeby sobie pograć. Ale widzę już, że bardzo mi się przyjemnie gra i będę często grać w tę grę, więc możecie liczyć na mnóstwo odcinków z tej serii. Dobra. Kurde. Trochę żałuję tego, że nie udało mi się zebrać tego pierwszego złota. Właśnie. Jednego nam zabrakło. No i nie możemy sobie strzelić, jak widzicie, do tarczy i dodatkowych punktów zebrać. No dobra, lecimy dalej. Kolejny poziom, tak, teraz tu nie mamy właśnie z wykrzyknikiem zaznaczonego go, więc wrócimy sobie na niego. Cloud Surfer, ale tu mamy jakąś skrzynię. Tu nie było żadnych skrzyń, a tu mamy skrzynię w lewym górnym rogu, jak sami widzicie, więc... Ciekawe, czy uda mi się zebrać i ciekawe, co jest w tej skrzyni. Czyżby jakieś... O właśnie, find chest. Slide. O, pod S? No chyba jakaś kpina. S i... Ja pitole, jak ja mam to zrobić? S mam tu, a J mam tu. To jest za daleko od siebie, żeby jedną ręką to ogarnąć. Oh god, po prostu ta klawiszologia. Dobra, teraz mamy ślizgi, jak sami widzicie. Okej, okay. Żeby mi się tylko nie pokiciały teraz te przyciski. Ja muszę sobie to zmienić. W kolejnym odcinku na pewno zmienię sobie klawiszologię, bo to woła o pomstę do nieba. Dobra. Idzie jak na razie spoko. Tu mamy checkpoint. Tu mamy dwie drogi, dobra. Wybrałem górę, bo tam była zielona strzałka. Teraz pytanie tylko, czy ja pominę skrzynię, bo skrzynia mogła być w sumie na dole. I wydaje mi się, że takich rozdroży nie było w pierwszej części. Tam mogliśmy biec chyba tylko jedną drogą, z tego co pamiętam, no ale mogę się mylić. Dobra, mamy tęczę. Get costume, aha! Dobra, zdobyliśmy kostium, czyli rozumiem, że w tych skrzyniach możemy zdobywać kostiumy nowe, tak? To będzie zajebiście, więc będziemy sobie zbierać na pewno i zaraz sobie zobaczymy, co tam... Tak jest! Sam środeczek! Ale się cieszę i dostaliśmy też dzięki temu osiągnięcie. Dobra. Perfekt! Jeszcze z plusem! Aha! Ten plus oznacza co, przepraszam? Aha, z takim... przecież te plusy wcześniej też zebrałem wszystkie, więc... Chyba, że ten plus oznacza, że zdobyłem i skrzynię i jeszcze trafiłem w sam środeczek. Tej obręczy.
możliwe, że to właśnie zwiastuje to. Dobra, weźmy sobie characters i zobaczymy, jaki nam się kostium odblokował. Aha, takie słuchawki po prostu. Dobra, bierzmy. Bierzmy, co się będziemy chrzanić tutaj. Widzę, że tutaj na dole mamy jakiś poziom. Tylko potrzebujemy 225 sztabek złota, a mamy na ten czas 187, więc wrócimy sobie tutaj i odblokujemy ten level. Lecimy w takim razie dalej. Dangerous Altitude? Altitude? Nie wiem. Dobra, nie będę czytał nazw poziomów, bo ja po prostu się tylko tutaj... Tylko sobie wstydu robię, bo nie potrafię czytać po angielsku poprawnie. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Tutaj mamy też do zdobycia skrzynię i jakiś klucz. Dobra, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Find klucz i skrzynię. Aha, czyli żeby otworzyć... What the fuck? Czekajcie, tam był klucz, ale... On był taki przezroczysty, ja go chcę wziąć. Czy da się go wziąć, czy what the fuck? Nie, dobra. Nie wiem, o co chodziło. Ogólnie możecie się też słuchać w muzykę, bo ja nie mówiłem o dźwiękach gry, a... Jezus Maria, ja mam to... Jezu, zaczyna się robić trudno. Ja mam to, tak, slide robić, czyli kucać. Robić ślisk. Możecie się wsłuchać też w muzykę, bo naprawdę jest cudna. Naprawdę przyjemnie się mi tego słucha. I cała ta oprawa bardzo mi się podoba. Audiowizualna, dobra. What the fuck? No, za wcześnie skoczyłem. Oh god, zaczyna się robić ciężko. A to jest chyba szósty poziom, o ile mnie nie myli pamięć. Szósty albo piąty, już nie pamiętam. Dobra, muszę się skupić, bo to nie jest takie trudne, a ja robię fejle. Jakieś kule ognia mi tu latają. Niedobre. Które mi się wcale nie podobają. Dobra, ja chcę checkpoint. Aha, tu jest zamknięta droga, była na chłódkę, jak sami widzieliście. Ale jak ja mam ją nie odblokować, skoro klucza nie było? Trochę nie ogarniam, czyli będę musiał wrócić do tego poziomu później. Bo tam była chłódka ewidentnie. Tylko trzeba zdobyć klucz. A gdzie ten klucz jest, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, na razie chyba nie pominąłem żadnego złotka. Dobra, mamy tęczę. Okej. Dobra, udało nam się przejść kolejny poziom na 100%. No w zasadzie nie zdobyliśmy ani skrzyni, ani klucza, ale zdobyliśmy całe złoto. Będę musiał się tutaj wrócić na pewno. Cholera jasna, teraz się nie udało niestety. Dobra, nie ogarniam trochę z tym kluczem, o co chodzi, bo nie widziałem go naprawdę. On był tam na początku, ale on był przezroczysty. Dobra, będzie trzeba się wrócić. Bo tu skrzynię zdobyłem, tak? Ona się świeci tak na bardziej... Ma wyrazistsze kolory po prostu. A tutaj ma... Są takie jakby przezroczyste, to znaczy, że nie zebrałem. 223. Aha, dobra, to dwóch sztabek złota nam brakuje do odblokowania tamtego poziomu. Aha, chyba, że tam na dole jest klucz. Tam, gdzie widzicie, The Key Vault. Możliwe, że tam się zdobywa ten klucz, który potrzebujemy w tym poziomie. To jest ciekawe. Dobra, lecimy z kolejnym. Na razie się nie będę nad tym zastanawiał. Co teraz? Spacja, okej. Okej. A czy ja muszę tą spację wciskać, żeby on tak mi zrobił? Nie. Aha, tylko wtedy dostaję więcej punktów, dobra. To jakby taki taniec jest, nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra. O kurde, już mam trzy przyciski do garnięcia, a będzie jeszcze więcej potem. I już fejle. Teraz mi się pomyliła spacja ze skokiem. W sensie z kucnięciem raczej. Dobra. Teraz już nie popełnię tego fejla. Okej, no cholera jasna! Za wcześnie skoczyłem. Widzicie, można nawet... Nie można nawet w takiej krawędzi walnąć, bo od razu jest fail. Trzeba tutaj wymierzać skoki idealnie. Bo w przeciwnym razie niestety jest dupa blada.
Ta spacja mnie wkurza, bo teraz już muszę trzymać palce na trzech przyciskach. No i teraz, z czym miałeś tu problem? Proszę cię, słuchaj się mnie. Dobra, ja chcę checkpoint. Ja się zaczynam stresować, że zrobię faila. Dobra, jest checkpoint. Tam jakiś ogórek? Co to jest w ogóle? Co to stało tam? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie wnikam. Dobra. Ale to w sumie fajne jest, bo tutaj nie da się zginąć, ani nic, tylko trzeba spację trzymać i tyle. Dobra, tęcza jest nasza. Teraz te kule przebrzydłe niestety. Ogniste. Dobra. I jest koniec poziomu i zdobyliśmy wszystkie złotka na naszej drodze. Więc możemy znowu strzelić do tarczy. Mam nadzieję, że teraz się uda. No cholera, raz za nisko, raz za wysoko, wkurza mnie to. Raz tylko mi się udało trafić. Nie umiem wyczuć tego momentu. Dobra, ale najważniejsze, że poziom na 100% i... czy teraz ja mogę odblokować ten poziom? O właśnie. A nie, The Key Vault jest niżej jeszcze. Czyli tam i tak, tak czy siak ci dostaniemy. Czyli to jest po prostu dodatkowy poziom i tutaj mamy skrzynię. Więc postaramy się zdobyć kolejny kostium. Zobaczymy. Mówię, że postaramy, bo nie wiem jak wyjdzie. Aha, dobra. S-J. Fuck you. J. J. Torgus J. J. Pod J się skacze. Dziękuję ci. O Jezus Maria. To był fuks. Dołem lecimy. Bo tu mamy złoto. Dobra, widzę, że zaczyna się robić trudno. Jezu. Dobra, ja muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, bo... mi się jeszcze myli skok... No kurna! Za wcześnie skoczyłem i od początku. Oh god. Tak, ale jak widzicie, nawet jak... Jezus Maria, znowu w tym samym momencie była chwila zawahania. Nawet jak zebrałem to złotko i cofamy się, to jak sami widzicie, musimy to złoto od nowa zbierać, więc... trochę kaszana. Dobra, dajcie checkpointa. Tam na górze była skrzynia. Chyba. Nie wiem co to było, ale tam było coś takiego żółtego. Więc pójdziemy górą. Tyle tylko, że na dole było złoto, więc... nie ogarniam za bardzo, bo wtedy nie przejdę poziomu na 100%. Będę musiał się do niego wrócić. Tylko w którym momencie to było na górze ta skrzynia? Żebym ja teraz znów nie pominął tego. Muszę się skupić. Dobra, chyba teraz gdzieś na górze. O właśnie. Nie, what the fuck? Co to jest w ogóle? To jakiś... dodatkowy poziom tajemniczy? Oj, zaka pikseloza. What the fuck w ogóle? I co, ja teraz niby to mam przejść? Mam trzy... aha, miałem trzy życia, już mam dwa życia. Czyli tu mogę sobie pozbierać złota więcej, tak? Jezu, jakie zabawne. Wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina gry na Commodore. Nie wiem, czy kojarzycie. Oh fuck! Jeszcze jedno życie. A czy ja zbieram to złoto? Nie, od zera. O masakra jakaś. Tak, to mi przypomina gry na Commodore. Myślałem, że sfejluję znowu. Ale masakra. Taki powrót do dzieciństwa, wam powiem. Aż mi się wszystko to przypomniało. Cholera jasna, to jest trudne. Ta pikseloza mnie wkurza. Okej, czy ja muszę jeszcze raz to przejść teraz? Dobra, to jest dziwne akurat. Powinno mnie cofnąć do tego momentu, gdzie po prostu zmieniłem poziom. No dobra, ale skoro tak ma być, no to tak ma być. Dobra, czyli teraz już górą nie idziemy. Odkryliśmy jakiś dodatkowy poziom, a więc... tam możemy sobie zdobyć po prostu punktów więcej, z tego co widzę. Dobrze wiedzieć, aczkolwiek no... to nie będzie akurat priorytetem w mojej serii, więc... nie wiem, czy będę robił takie poziomy. Niekiedy pewnie będę wam pokazywał, jeżeli uda mi się je zdobyć. Aha, czyli za każdym razem mogę sobie tam wejść. No spoko, dobra, mamy checkpoint. Po prostu będzie to więcej czasu trwało, tak? Bo zanim
Znajdę właśnie, dobra, idziemy górą. Zanim uda mi się... Cholera jasna! Zanim, sorry za moje słownictwo tutaj, pewnie będzie jeszcze potem gorzej. Jak przyjdą... Masakra. Jak przyjdą gorsze poziomy. Czekajcie, coś mówiłem. Aha, no właśnie, że zanim znajdziemy ten poziom, zanim go przejdziemy, będziemy się musieli jeszcze... Cholera no! Skup się, Torgus. Będziemy się musieli jeszcze wracać i ponownie go przechodzić, bo nas wywala, jak widzicie, do mapy świata po przejściu go. Więc myślę, że będziemy sobie to pomijać raczej. Ale niekiedy wam pokażę właśnie te poziomy dodatkowe. Okej. Wybieram na razie chyba jakieś prostsze drogi. Jezus Maria. Dobra, udało się. Mamy na 100%, ale nie zdobyliśmy skrzyni. I to mnie boli, czyli ta skrzynia była gdzieś tam na dole. Czyli trzeba iść trudniejszą trasą po prostu, żeby zdobyć. Nie no, nie skomentuję już nawet tego. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Tu 375 potrzebuję złotek. W ogóle zastanawiam się, jak te światy są rozbudowane, jak długie. Zaraz zobaczymy. Na razie lecimy dalej, no, bez zbędnego pitolenia. Dobra, coraz trudniej się robi, widzę. Co teraz? Kik jeszcze, K. O cholera. Dobra, już teraz widzę, że kolejne przyciski, czyli ze spacji na razie... Spacji na razie nie potrzebuję. Dobra, teraz ściany takie muszę rozwalać. Dobra, da się do tego sterowania przyzwyczaić, ale... Ale jest ciężko. Jest ciężko. Ale dam radę, tak... Tak myślę, dobra, udało się. Już myślałem, że... Jezus Maria. No i skocz, właśnie, o to mi chodziło. Jezus Maria, tu jeszcze... Jakieś teraz dziwne kule chcą nas zabić. W zasadzie wszystko chce nas tutaj zabić już teraz. Dobra, mamy checkpoint, lecimy dalej, kolejna ścianka. Jezu, ta muzyka jest tak cudna, po prostu tak mi się przyjemnie w to gra. Odpręża mnie w sumie ta muzyka i powoduje, że nie denerwuję się tak bardzo, jak mógłbym się denerwować. Gdyby tej muzyki nie było. Nie, no come on, podka jest. Jezus Maria, jeszcze mi się mylą te przyciski, wybaczcie. Ale myślę, że jak w końcu się przyzwyczaję, to już to będzie taka rutyna. Że będę wciskał odpowiednie przyciski w odpowiednich momentach. Dobra, złotka mamy wszystkie na razie. Tęczę też mamy. Okej. Okay. O, nie było tak źle. Dobra, ale jak widzicie, mamy kolejne nowe ruchy, a będą jeszcze na pewno kolejne, z tego co pamiętam, bo w jedynce było jeszcze kilka. O Boże, no coraz gorzej mi idzie to strzelanie, po prostu. Dobra, muszę dłużej czekać tam i wybrać odpowiedni moment. Popatrzeć dokładnie, jak to tam, no, wygląda. Dobra, kolejny poziom na 100%, na razie tylko jeden niestety pominęliśmy, no ale już nie będę do niego wracać w tym odcinku, zrobię to poza. Jezus Maria, tu jeszcze jest w dół masa rzeczy do przejścia. No ale dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Myślę, że jeszcze ze dwa sobie przejdziemy. Tu była chyba skrzynka do zebrania, z tego co zauważyłem. Okej. Nie! K! Boże święty, skok! J i K są obok siebie i im się myli, no. Kto wymyślił to sterowanie? Ja wiem, że... No dobra, jeszcze raz, bo pominąłem złoto. Ja wiem, że lepiej się gra w takie gry na padzie, ale niestety pada nie mam. Mam zamiar kupić sobie właśnie. Nie no! Torgus! Och, Boże. To jest jakaś masakra. Tak, K. Tak, właśnie mam zamiar sobie pada kupić do takich gier.
Właśnie, żeby nie było takich faili. Na pewno dużo wygodniej się gra na padzie. Teraz J. Tak, J jest skok. Teraz K. Dobra, muszę sobie tak mówić chyba, wtedy lepiej mi to... Nie! Dobra, w ogóle what the fuck, nie wiem co tu się zadziało, już nie wracajmy do tego. Znów mi braknie pewnie. Jednego złotka, chyba jedno tylko pominęliśmy. Będę musiał się wrócić. Jak mam to zrobić? Wrócić do... do tego poziomu, Boże, do tamtego. Pójdźmy dołem tym razem. Ach, kat i pom... Nie no, nie skomentuję, ale idziemy dołem, bo tam może być skrzynia. Zaczynają mi się mylić przyciski, to ostro. Dobra, pominąłem tu już milion złotek. Ej no! Ale tam nie było skrzyni. Dobra, idę teraz górą. Walę to, idę teraz górą. Na dole jest zdecydowanie niefajnie i mi się tam nie podoba. Jezus Maria! Mam już dość. Powiem wam szczerze, mam już dość, zaraz będzie koniec tego odcinka. Dlaczego to jest dla mnie takie trudne? Ja nie potrafię ogarnąć tych klawiczy jeszcze wszystkich. Dlatego, że gram w to pierwszy raz, wybaczcie. Ale mam nadzieję, że... No nie, no teraz wcisnąłem K zamiast J. Ja muszę sobie na ekranie chyba napisać, co dany przycisk robi i spoglądać na to. Pominąłem złoto, znowu standard. Dobra. Skrzynia była jednak na dole. Ale nie wiem, czy ten dół bym przeszedł, więc już darujmy sobie. Przejdę to sobie poza odcinkiem. I kolejny strój sobie... Jeszcze nie skoczyłem tam. No po prostu dramatycznie mi poszedł ten poziom. Dramatycznie. To ja już się boję... Jeżeli w pierwszym świecie robię takie fejle, to już się boję, co będzie dalej. Naprawdę. Czterech sztabek nam brakuje niestety. No nic, nie poradzimy na to, lecimy dalej. 385, więc możemy sobie wrócić do tego poziomu tutaj. Dobra. Lecimy. JKS, dobra, mam nadzieję, że teraz pójdzie zdecydowanie lepiej. Okej. Okej. Na razie jest spoko. Jak jestem skupiony, to mi to wychodzi, ale jak robię i mówię coś wam, myślę nad tym, co mam powiedzieć i jeszcze muszę wciskać odpowiednie klawisze, to robi się to skomplikowane, kurde. Ominąłem niestety sztabki złota. Tam jakiś nam ptaszek poleciał w tle. Dobra, ale idziemy dołem. Wybieram łatwiejsze trasy, na razie. Aha! Tam była skrzynia na górze. Dobra, to idziemy górą w takim razie. Nie, tym razem nie daruję. Choćbym miał to przechodzić 50 razy, idziemy górą. Czyli rozumiem, że skrzynie są zawsze ukryte tam, gdzie jest trudniej. Tam, gdzie... O Jezus Maria. Dobra, udało się. Tylko teraz nie mogę sfejlować. Zdobyliśmy skrzynię. Mamy tęczę. Teraz skupienie, Torgus, skupienie. Teraz idziemy dołem. Chyba dwóch skrzynek z rzędu tu nie ma, tak mi się wydaje. Uff, dobra, udało się. Myślałem, że jeszcze zrobię faila przy tej ostatniej ściance i nie wcisnę K. Ale udało się i mamy kolejny strój, ale nie przeszliśmy niestety tego poziomu na 100%. Brakowało trzech sztabek złota. Ale wybierzemy sobie... Kostium kolejny. Weźmy, gdzie nam się to odblokowało. A, nie mogę. Tu nam się jakiś kostium odblokował, ale nie mogę wybrać w ogóle tej postaci na razie. Tak jakby musiał też ją odblokować. Jakby ten taki podstawowy kostium.
Podstawową postać po prostu, podstawowy jej wygląd, może tak. Dobra, w takim razie wracamy z powrotem do tego, nie zmienimy jednak postaci, czyli to pewnie randomowo się losują te kostiumy, które zdobywamy. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze jeden poziom sobie przejdziemy i w tym odcinku to by było na tyle, ale nie martwcie się, chyba w kolejnym odcinku pociągniemy sobie dalej ten świat, żeby was nic nie ominęło na razie na początku, bo jak będą jakieś nowe ruchy czy coś, to chciałbym, żebyście to widzieli, a tym bardziej te początkowe poziomy są jeszcze proste, ja muszę się przyzwyczaić do sterowania, więc nie chciałbym, żebyście widzieli od razu te skomplikowane poziomy i moje same fejle praktycznie, chociaż tak faili jest tutaj mnóstwo moich. Dobra, zaczynamy w takim razie ten poziom. Tutaj mam znów klucz i znowu skrzynkę. No nieważne, będę musiał ogarnąć te klucze i te skrzynki, zobaczymy. W, aha, kolejny przycisk do ogarnięcia, no, no spoko. Może od razu jeszcze dajcie mi kolejnych 5 przycisków. W dół, Jezus Maria. Oh my god, to będzie skomplikowane. Spędzimy tutaj trochę czasu, już to czuję. Tak, czyli żeby się odbić, muszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Aha, tu jest kłódka i tu jest kostium, czyli muszę ten klucz zdobyć. W innym wypadku nie mogę niestety... niestety zdobyć tej skrzynki. Dobra, na razie idzie sprawnie. Chyba nie pominąłem żadnego złota. Jeszcze spacja, no nie no, pozdro w ogóle. Ale te tła, te drzewka, te chmurki, te tam twarze, Jezu, to wszystko tak cudownie wygląda i to wszystko tworzy taką jedną całość, jest spójne ze sobą, Jezu. Nie potrafię się nacieszyć tą grą, po prostu jest cudowna, mimo tego, że failuje i mimo tego, że wkurza mnie czasami. To naprawdę mi się bardzo podoba. I chyba nagram sobie 2 odcinki z rzędu aż. Dobra. Teraz tak. Tu. Skok. 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 Okej. Skupienie, Torgus. Skupienie. Okej. Dobra, nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Tylko trzeba w odpowiednim momencie skakać i wciskać te przyciski. Przeszliśmy na 100%. Jej! Pierwszy poziom od długiego czasu. Na 100%. Teraz tak. Błagam, żeby mi się udało w sam środeczek trafić. Aj, było blisko, ale już jest lepiej niż ostatnio. Dobra. Tak, tutaj sobie na pewno też wrócimy, bo pominęliśmy skrzynkę. No dobra, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Zobaczyliście mnóstwo poziomów i zobaczyliście, z czym to się je i jak wygląda ta gra. Mam nadzieję, że... ta gra, jak i cała moja playlista Zagrajmy na luźno wam się podoba i moje wybory gier do tej playlisty. Także oczywiście, jeżeli się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, trzymajcie się serdecznie, cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!